Zapraszamy teraz do wysłuchania felietonu Głos Polski. Mówi pan minister Antoni Macierewicz. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica. Witam państwa, bo nasz kraj, nasza ojczyzna, my wszyscy jako naród zostaliśmy ostatnio brutalnie zaatakowani z dwóch stron. Z jednej strony zostaliśmy zaatakowani w ten sposób, iż próbuje się przypisywać Kościołowi katolickiemu w Polsce najpotworniejsze przestępstwa. W tym wypadku sugeruje się, że Kościół jest siedliskiem obrońców pedofilii. To szczególnie perfidna, kłamliwa, nie mająca nic wspólnego z rzeczywistością narracja. To jest coś tak niezwykłego, że aż trudno z tym polemizować, nie dlatego, żebyśmy nie mieli argumentów, tylko dlatego, że ten brutalny atak wychodzi ze strony ludzi, którzy często przecież właśnie wspierali pedofilię, ze strony ludzi, którzy często bronili pedofilii, ze strony ludzi, którzy po dzień dzisiejszy często wspierają najbardziej brutalną, najbardziej niedopuszczalną propagandę pedofilii. Czym innym jest, a przecież...